niedzielę 23 lutego w Błędowie miała miejsce niezwykła uroczystość. 50-lecie pożycia małżeńskiego świętowało tego dnia aż 37 par. Obchody Złotych Godów rozpoczęła msza święta w kościele pod wezwaniem opieki świętego Józefa. Następnie w sali Błędowskiej Ochotniczej Straży Pożarnej jubilaci otrzymali z rąk wójta i zaproszonych gości medale nadane przez prezydenta RP, a także legitymacje, dyplomy, listy gratulacyjne oraz piękne bukiety kwiatów. Przyjmowali radość i ciężar życia.
Niech przez wierność i miłość stają się coraz doskonalszym obrazem związku Kościoła z Chrystusem, Twoim Synem, który żyje i króluje na wieki wieków. Po odnowieniu ślubowania teraz można pocałować swoją małżonkę. Bardzo gratulujemy jeszcze raz wszystkim jubilatom i będziemy się za Was dalej modlić. Musicie być silni miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, wszystko przetrzyma tą miłością, która nigdy nie zawiedzie. Jan Paweł II. Proszę Państwa, i tej miłości, tego daru, a jednocześnie zdrowia, wszelkiej pomyślności, szacunku wzajemnego, szacunku i empatii od wszystkich swoich bliskich i od całej społeczności otaczającej Państwa. Z całego serca Państwu życzę. Życzę, byście zawsze z uśmiechem na twarzy rozpoczynali każdy dzień i go kończyli. Szczęść Wam Boże na każdy dzień naszego dalszego życia. Witam wśród nas dzisiaj pana ministra, pana posła Marka Suskiego. Witam bardzo serdecznie pana posła Mirosława Maliszewskiego, pana radnego powiatowego, pana Wojciecha Wojczaka, pana przewodniczącego rady gminy, pana Piotra Jakubczyka, tak serdecznie pana sekretarza Jacka Adamskiego. Witam serdecznie panią Ewę Bicz, panią, która prowadzi referat po SC. Pozdrawiam się, że dokumentacją, żebyście Państwo mogli otrzymać referat. Proszę Państwa, mając już tutaj w ręku te wszystkie życzenia, bardzo serdecznie chcę Państwu przekazać też list skierowany na moje ręce do Państwa od pana wojewody. Szanowni jubilaci, wiele dziesiątków lat przeżytych w miłości, przyjaźni
i wzajemnym szacunku to osiągnięcie, które zasługuje na najwyższe uznanie. Był to czas pełen jakże różnych doświadczeń, nie zawsze niosących radość. Dzięki sile autentycznego, dojrzałego uczucia, które stało się podstawą głębokiej więzi, mogli Państwo wspólnie stawić czoło wyznaniom, przeżywać szczęście, cieszyć się tym, co zwyczajnie i przezwyciężać niebezpieczeństwa małżeńskiej rutyny. Wierzę, że historia życia każdego z odznaczonych dziś par będzie inspiracją i nauką dla najnowszych pokoleń. Bohaterom dzisiejszych uroczystości z całego serca życzę kolejnych wspaniałych rocznic, wszelkiej pomyślności i wielu lat w dobrym zdrowiu. Wszystkim uczestnikom wydarzenia przesyłam życzenia niezapomnianych wzruszeń. Z poważaniem, Konstanty Radziwiłł. Szanowni Państwo, proszę, Przewodniczący, wszyscy goście. Szanowni Państwo, chciałem bardzo serdecznie pogratulować pięknego jubileuszu. 50 lat przeżyte wspólne to kawał czasu, a to przede wszystkim piękny przykład dla nas wszystkich. No, jeszcze kilkanaście lat brakuje do tych 50. Będę brał z Państwa przykład, ale to też pokazuje, że my Polacy szanujemy się nawzajem. Trzeba wielkiego szacunku, żeby 50 lat ze sobą razem przeżyć. Widzę tutaj uśmiechy na twarzach, że te 50 lat minęło jak z bicza strzelił. Warto by było jeszcze drugie 50 dołożyć, czego Państwu serdecznie życzę. Zdrowiu, pomyślności, miłości, bo pewnie i wnuki, może i prawnuki już z Wami są razem. Przekazujecie wspaniałą tradycję naszą właśnie takiej miłości na zawsze, miłości stałej, nie takiej, na której można zawsze polegać. Wszystkim Państwu życzę wszystkiego najlepszego zdrowia, szczęścia, pomyślności, wielu łez Bożych, no i wzajemnej miłości między Wami, żeby trwała jak najdłużej. Dziękuję Państwu. Panie proszę, Panie wójcie, Panowie radni, Przewodniczący, Szanowni Państwo, ja przyłączam się oczywiście do tych wszystkich pięknych życzeń, które zarówno Pan Wojewoda, Pan Wójt, czy Pan Poseł złożył jubilatom, bo to naprawdę piękny moment, kiedy można otrzymać wyróżnienie przyznane przez samego prezydenta, prezydenta, który także docenia wartość rodziny. I taki charakter ma to wyróżnienie, ten medal. Rodzina jest, mówi się takim sloganem, podstawową komodą życia społecznego, ale tak naprawdę w rodzinie kształtują się charaktery, w rodzinie kształtują się postawy. Rodzina to też jest podstawa patriotyzmu, tradycji, kultury chrześcijańskiej, która akurat na tej ziemi jest bardzo istotna. No rzeczywiście 50 lat, a tu niektórzy już mają staż większy nawet niż 50 lat, to jest kawał współpracy małżeńskiej niełatwy, bo nowożeńcom, narzeczonym wydaje się, że życie po zawarciu związku małżeńskiego to jest tak posłane różami, że są tylko piękne chwile. Ci, którzy mają doświadczenie 50-letnie, ale ci, którzy mają trochę krótsze, tak jak my, wiedzą dokładnie, że było tych chwil radosne, przychodzą też trudne momenty. I właśnie przezwyciężanie tych trudnych momentów buduje, cementuje małżeństwo. Dzisiaj macie okazję nie tylko wyświętować, ale także wasze rodziny, które są zasadnie dumne. I również, tak jak przywódcy życia, abyście mogli obchodzić kolejny jubileusz, nawet już bez przyznawania medali wyróżnień, ale kolejny jubileusz moglibyście tą swoją postawą, tą współpracą małżeńską zarażać młode pokolenie, aby te dobre obyczaje były krzewione, a te, które niestety przynosi nowoczesna cywilizacja, bardzo często złe obyczaje, aby były eliminowane. Właśnie rodzina i jubileusze są do tego dobrą okazją, aby mówić o tym pięknie, jakim jest polska tradycyjna polska rodzina. Wszystkiego dobrego i również dziękuję za to, że mogłem z Państwem być. Szanowni Państwo, ja też również dokładam się do tych życzeń. Patrzę po twarzach, to wszystkich Państwa znam oczywiście. Gratuluję, że doczekaliście Państwo złotych godów. Jesteście młodą parą w dalszym ciągu. Jak się spojrzy, to
twarze uśmiechnięte, zdrowi, no też staramy się być jakoś, żeby nam to dopisywało. Chciałbym Państwu życzyć na przyszłe lata dużo zdrowia, spełnienia marzeń, oczywiście zadowolenia już na pewno z wnuków, z prawnuków, no i oczywiście, żebyście Państwo doczekali platynowych godów. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, tutaj są wszystkie listy gratulacyjne, dyplomy. Jest tutaj też między innymi list gratulacyjny i życzenia dla Państwa od Pana posła, europosła Pana Zbigniewa Kosiura. Ja przeczytam jedną treść, bo ta treść w każdym, że tak powiem, skierowanym indywidualnie do Państwa jest taka sama. W szczęśliwym małżeństwie jest pewność i zadowolenie, które nie ulegają zmianie. Niech nadchodzące lata jeszcze bardziej zbliżają Państwa do siebie. Niech przyniosą wiele radości, zdrowia i wewnętrznego spokoju. Z okazji 50. rocznicy pożycia małżeńskiego składam Państwu serdeczne gratulacje. Życzę długich lat życia w spokoju, miłości i zdrowiu, samych pomyślnych chwil oraz doczekania w dostatku kolejnych jubileuszy. Z wyrazami szacunku poseł do Parlamentu Europejskiego Zbigniew Kuźniuk. Zapraszam tutaj na świąteczek wszystkich jubilatów. Bardzo proszę.
również życzenia dla Państwa, jak i Stanisława Łupińskich z okazji 50 lat pożycia małżeńskiego. Serdeczne gratulacje oraz życzenia kolejnych lat spędzonych w szczęściu, zdrowiu i wzajemnej miłości. Serdecznie zapraszam Państwa. Miło mi, że tak powiem, odznaczać mieszkańców swojej wsi. I też zapewne nie tylko, ale Państwu wszystkim życzę, że ten moment następuje tutaj na sali. Także to jest taka też obecna chwila. Zapraszam naszych kolejnych stronnych wywiadów Państwa Jadwigę i Jana Ostrowskich. Ale są Państwo Jadwiga i Jan. I z okazji 51 lat pożycia małżeństwa serdeczne gratulacje oraz życzenia kolejnych lat spędzonych w szczęściu, zdrowiu i wzajemnej miłości. Z okazji 50 lat pożycia małżeńskiego serdeczne gratulacje oraz życzenia kolejnych lat spędzonych w szczęściu, zdrowiu i wzajemnej miłości. Małżonka jest w szpitalu. Tak chyba, ale ja życzę Państwu
Serdecznie zapraszam naszych kolejnych dostojnych wiadów Państwa Reginę i Tadeusza Sochę z okazji 51 lat pożycia małżeńskiego. Serdecznie zapraszam Państwa Cecylię i Stanisława Stańczyk. Niechaj żyją nam. Sto lat, sto lat, sto lat, sto lat. Niechaj żyją nam. Niech żyją nam. Niech żyją nam. W zdrowiu, szczęściu, pomyślności. Niechaj żyją nam. Niech żyją nam. Niech żyją nam. W zdrowiu, szczęściu, pomyślności. Niechaj żyją nam. I jeszcze jeden, i jeszcze raz. Sto lat, sto lat, niech żyją nam. Sto lat, sto lat, sto lat, niech żyją nam. Jeszcze jeden, i jeszcze raz. Sto lat, niech żyją nam. Sto lat, sto lat, sto lat, niech żyją nam. Jeśli pan Sobojczaków, pan Sołtysa, który też lata rządził i rządzi dzisiaj tym tonem do wszystkich jubilatów. Bardzo proszę o pokojenie i rozpoczęcie konsumpcji kawałkowej. Zapraszam serdecznie. Omijajcie, wyrazy ponad to, co,
A przede mną chyba najmocniejsi tancerze, bo jak ja zobaczyłem tutaj na parkiecie, to w rytm bardzo pięknie tańczycie, ale jeśli na początek można się przedstawić. Proszę pana, ja, już jak ja jestem po wyłamaniu nogi, to ja mogę. Ja tylko na jednej nodze tańczę. No mimo wszystko rytm, poczucie rytmu jest wspaniałe. Nie? Tak. Bo nogę ma złamaną, ale ja to... A chciałbym państwa zapytać, pamiętacie te pierwsze swoje dni zapoznawcze? Coś takiego miłego z tych czasów, co się wydarzyło? Może państwo by się podzielili z nami? Wydarzyło się. Wiele rzeczy, no tak. Ojej, dawniej motocyklem się jeździło. Motocyklem? To znaczy, że pan jeździł do przyszłej małżonki motocyklem? No, jak szła z kościoła, to wyjechałem za nią, tam ją przyhalowałem. No. Przede mną kolejna para z tak pięknym stażem. Jeśli można przedstawić się. Zosia. Tadeusz Wojtczak. Państwo Wojtczakowie, powiedzcie mi, bo tu jest wiele takich fajnych, jak rozmawiam, wspomnień. Przed chwilą było małżeństwo, które mówiło, że tak naprawdę to chyba motocykl połączył ich, bo jak stać go było na motocykl, to sobie kupił i spod kościoła zabrał dziewczynę i to była jego żona do dzisiejszego dnia. Czy państwo kojarzą jakieś takie fajne, miłe chwile na samym początku, które mogły zdecydować o tym, że jesteście razem? No nasz to właściwie tak zapoznanie i później to dalsza miłość, to te zabawy wiejskie, jak to kiedyś bywały. No i tam żeśmy się zapoznali i tak od tej pory się ciągnie i ciągnie. 19 lat, ja 18. No właśnie. Ale słyszałem, że takie życie dosyć energiczne pan prowadził z sołtysem przez wiele, wiele kadencji. 35 lat. 35 lat. Były przeróżne rzeczy, też trzeba było być mediatorem dobrym. Oj tak, tak, trzeba było być, nieraz nerwy schować tam, gdzieś sobie zatłumić, a na wierzch tego nie wyrzucać, bo przez to tak. Jak małżonka to znosiła? Musiałam znosić, a ja 40 lat jak zostałam znów przewodniczącą koła gospody i starościną dożynek. Obydwo i byli tu na funkcji. Czyli można powiedzieć, że to życie 50 podsumować, bardzo udane. Dzieci też wspaniałe. Bardzo. Dwoje. Dwójka, wspaniałe. Czterech wnuków i będzie prawnuczka. Będzie mamy prawnuczki. To teraz oczekiwania na prawnuczki. Tak. Już za miesiąc. A co powiecie, bo jak patrzę, jak tak tańczycie, tak energicznie, co... Jaki to jest przepis? To nasze życie. I wasze... Nie jesteście otyli, normalni, także... Życie ma, ale to jakiś taki mały przepis tym, którzy mają po 20 kilka lat. Lubimy obydwaj tańczyć. To jest no, naprawdę uwielbiamy taniec. Dzieci też. Czyli poczucie rytmu gdzieś tam od urodzenia. Lubimy obydwaj tańczyć. Lubimy. No. Słuchajcie, jak na was się patrzy, to naprawdę można powiedzieć, aż się serce raduje. Uśmiechy na twarzy, w zdrowiu przede wszystkim. Także czego? Wszystkiego najlepszego na dalsze... Na dalszej drodze pożycia. Dziękujemy bardzo. A przede mną kolejna. Jakże szczęśliwa para, to widać, bo po uśmiechach. Jeśli mogę, o przedstawienie się prosić. Gabriela. Zbigniew. Pan Zbigniew. Słuchajcie, to widać po waszych twarzach. Zadowoleni jesteście z tych 50 lat. No, chyba tak. Chyba tak. Ale jednak... Na pewno tak. Tak. No wiadomo, że tyle lat, są i wzloty, i upadki, ale tak jak mówił ksiądz i tutaj jeden z posłów, ale jak patrzę na wasze zdrowie, jeszcze energiczność, no to nie jeden może pozazdrościć. No ja wiem, trochę się nie dajemy. Wiadomo, że w tym wieku to wszystko już nie jest tak, jak potrzeba, ale jakoś sobie dajemy radę. No. Mimo tych przeciwności losu, które czasami nieraz się zdarzają, ale trzeba walczyć do końca, jak to się mówi. No. Miło i to jest recepta dla nas wszystkich młodszych. A teraz zapytam, jakbyśmy tak wrócili, przepraszam, bo to takie trochę intymne, ale co było takim punktem, że akurat na siebie trafiliście? Coś, co wam może utkwiło w pamięci? Nie wiem, urok. Temu to było, ale
ile? 50 lat. Ponad 50. To już jest właściwie 51 lat będzie teraz. Drugiego, jak żeśmy się zapoznali, 2 lutego, to już minęło. Ale widzi pan, to jest jakaś taka zagadka. I w ogóle to nie wiadomo, bo jest, jak to się mówi, 1000 chłopaków, 1000 dziewczyn. Tak? I w końcu... I dlaczego ten? Co to jest? To naprawdę to jest niezbadane. No. Ale był jakiś taki punkt charakterystyczny, bo tu mi jedno z małżeństw mówiło, że to dzięki motorowi, bo jak motor sobie kupił, to podjechał z kościoła, zabrał i tak się zaczęło. No nie, u nas trochę było inaczej, ale no jakoś, no nie wiem, na naprawdę to trudno cokolwiek. Żona była ze wsi, ja byłem z miasta, z Warszawy. No i jakoś na to, pomimo wszystko, no tak. Także coś tam, jakoś zaiskrzyło po prostu chyba, tak trzeba powiedzieć. Bo... Przeznaczenie z góry, ktoś pomógł. Przeznaczenie z góry, pomimo wszystko. No tak, pan z Warszawy, jak pan się odnalazł w tej rzeczywistości? Bo tu mama stąd pochodzi. Mama i tu ja cała, każde ferie, każde wakacje spędzałem tu na wsi. Jako młody chłopak lubiłem konie, lubiłem jeździć, prawda, tam coś robić, coś tego na wieś. Ciągnęło po prostu ciągnęło na wieś. I wtedy właśnie obecna małżonka wpadła w oko. Ja później po wojsku przyszedłem tutaj trochę tak pomagać dziadkom, mamy, rodzicom i tak od tego się zaczęło. Mając 16 lat, babcia mi zapisała 2,5 hektara. I to otrzymało. To co, wszystkiego najlepszego. Ja przepraszam, że odrywam od stołu, ale miło z Państwem się rozmawia. Jak widzę Państwa na parkiecie, to myślę, że to jest jakieś takie, nie wiem, 10 albo 20-lecie. I oby w tym zdrowiu bardzo, bardzo, bardzo owocnie jeszcze sobie Państwo żyli. No dziękujemy również. No, też zdrowia życzymy. No to wszystko jest. A to, że myśmy się spotkali, to po prostu, no to jest, nie wiem, no to jakieś przeznaczenie losu. Los rządził. Los góry, bo to inaczej nie można tego wytłumaczyć. Mówię właśnie. Już mamy prawnuczkę. A już się doczekaliśmy prawnuczkę. Mamy 5 wnuków. Najmłodszego ma w tej, najstarsza wnuczka ma 29 lat, wnuk ma najmłodszy 19 i prawnuczkę 4-miesięczną. Także już jesteśmy w pełni dziadkami i nawet prapradziadkami. I można tak powiedzieć, że jesteście spełnieni. Spełnieni jesteśmy, tak. Oby tak dalej zdrowie dopisywało, jako tak, z małymi takimi, no, uczniami, no, ale jakoś nie dajemy rady. No dobrze, w takim razie dziękujemy, życzymy dobrego zdrowia dla pana również. Musimy się czuć. Widząc Państwa, to chce się żyć. Jeszcze soli, dobry pamięć, pozwól nam. Co przyniosła nam, gdzie może zdać nas? Jeszcze raz, jeszcze raz, niech żyje, żyje nam, niech żyje nam. Niech mu gwiazdka podnosi, nigdy nie zagaśnie, nigdy nie zagaśnie. A kto zdrowia nie wypije,
a wypiję właśnie. Rak to zdrowia nie wypije, niech pod stołem zaśnie. 100 lat, 100 lat, 100 lat, 100 lat, niechaj żyje nam. 100 lat, 100 lat, 100 lat, 100 lat, niechaj żyje nam. Niech żyje nam, niech żyje nam. W zdrowiu, w szczęściu, pomyślności, niechaj żyje nam. Niech żyje nam, niech żyje nam. W zdrowiu, w szczęściu, pomyślności, niechaj żyje nam. A kto? Także duże brawa dla pana Mirka, naszego wójta. I bawimy się dalej. A przede mną państwo Kazimierczakowie. Powiem szczerze, że uczyłem się pracy samorządowej od obecnego tutaj pana Jerzego. I powiem szczerze, że chyba, nie wiem, bo najpierw może zacznę od tego takiego pytania trochę intymnego. Co skłoniło, bo 50 lat to skłania też do takich przemyśleń. Co było takim może momentem, pamiętacie, że na siebie wpadliście, że to właśnie była ta osoba? Oj, to było tak dawno. Jeszcze ale nie pamiętacie? Pamiętamy. Pamiętacie? To była szkoła średnia. I w szkole średniej? Tak. Ktoś tak. Komuś w oko wpadł? No chyba tak wzajemnie sobie wpadli. Chemia? Tak. Chemia. Czyli z chemii byliście najlepsi? No nie byliśmy źli, w każdym razie nie byliśmy źli. No tak. Spełnieni jesteście, jeśli chodzi o swoje to 50-letnie życie. Na pewno jesteśmy bardzo spełnieni, chociaż ze zdrowiem jest różnie. No jak każdy, i młodzi, i starzy. Zostawmy ten temat na boku. Na boku. Tak, natomiast jesteśmy zadowoleni z tych lat, spełnieni. Jesteśmy szczęśliwi dalej, tworzymy dobrą chyba rodzinę, tak nam się przynajmniej wydaje. I to chyba o to chodzi, żebyśmy właśnie tak to postrzegali. Super. A cieszymy się, bo mamy od 5 lat wnuczka. To jest tak zwana pociecha, która daje radość i... I odbiera rozum. I odbiera rozum, no bo to, ale to jest takie miłe. Pozytywnie, pozytywnie. Tak, bardzo pozytywnym znaczeniu. Tak, tak, tak. Słuchajcie, ale patrząc tutaj na tą całą dzisiejszą uroczystość, no serce się raduje, bo naprawdę jak patrzę, to każdy ma swoje jakieś takie wspomnienia. Tak jak ostatnio dziękowali panu wójtowi, to chyba takie imprezy powinny, no mi się wydaje, wejść w kalendarz. Powinny być częściej, przynajmniej co 2 lata. Co 2 lata? Przynajmniej. Daje taką energię i poczucie spełnienia. Oczywiście. Swojego obowiązku. Tak, i takie inne spojrzenie na te minione lata. Tak. Taką pewną radość życia daje. Poza tym no, impreza w każdym calu dopracowana, w szczegółach, z czego się bardzo cieszymy i chyba wszyscy zadowoleni są tutaj bardzo. Z całej oprawy, z przebiegu, z tego, że tak się mogliśmy spotkać w takim gronie jeszcze. I już w kościele ksiądz, piękne kazanie, można powiedzieć, że no tak można być takim bardzo zadowolonym z tego dnia. Począwszy od organizacji kościelnych, jak i teraz tutaj przez wójta i oczywiście osobistości, które was zaszczyciły dzisiaj. Czego mogę życzyć? Dalszych wspaniałych lat pożycia i żebyście nadal, przepraszam za to słowo, ale wariowali wobec swojej wnuczki. Wnuczków, przepraszam, wnuków już. Przepraszam, nie wiedziałem. My również bardzo dziękujemy i też życzymy wszystkiego dobrego, doczekania takich jubileuszy jak nasz, w zdrowiu, w takiej pogodzie ducha, z takim uśmiechem jak dzisiaj. Ślicznie dziękuję i wszystkiego dobrego. Bardzo dziękuję. Kłaniam się najmocniej. No i jak, że jestem szczęśliwy, bo z kolejną parą, która nazywa się... Bożena i Tadeusz Leniak. Słuchajcie, patrzę po waszych ruchach w tańcu, wciąż jesteście młodzi, jak to robicie? Ciężko pracujemy. Od młodych lat, teraz to już nie, bo już jesteśmy na emeryturze. To już pracujemy tylko tak sobie, kiedy chcemy. Ale też jeszcze pracujemy fizycznie nawet. Także ruch. Ruch, przede wszystkim ruch. Ruch. Zdrowie. No i zdrowie jako takie. Nie jesteśmy na 100% zdrowi, no ale zdrowi. Oczywiście. A jeszcze tak każdych pytam tutaj, jak to
jakbyście mogli cofnąć się myślami, jak to było z wami? Co skłoniło, bo tu jeden pan, ciągle powtarzam, mówi, że motor to był podstawą, że zapoznał swoją małżonkę, bo z kościoła zabrał i tak do dzisiejszego dnia trzyma. A co państwa... A my jeszcze możecie... z jednej wsi. Z jednej wsi. Razem się chowałyśmy od młodych lat, od dziecka się znamy. I to tak już w szkole podstawowej iskrzyło? Nie, w szkole podstawowej nie, bo mąż jest 6 lat ode mnie starszy. Aha, to jeszcze... To jeszcze ja byłam gówniara, jako już był takie trochę. Ale później wrócił z wojska, zapoznałyśmy się tak trochę lepiej. Bliżej. Bliżej. No i tak, żeśmy się skojarzyły. I jakoś gdzieś tam... jakieś zabawy ewentualnie? No raczej tak. Raczej tak? Tak, po zabawach tak już tam, no tak gdzieś my się spotykały, no. A to majówki były, a to tam takie różne... Jak to kiedyś tam 50, bo my już jesteśmy 52 lata. 52 już. 52, teraz 1 czerwca będzie, 52. Tu małżonka mówi, że to tak trochę chemii było, a trochę tak przeznaczeni dla siebie, bo razem z jednej wsi. Jakaś chemia musiała być. Słuchajcie, ale czujecie takie spełnienie, wnuki już? Prawnuk już. Prawnuk. Mam prawnusia 1,5 roku. Boże. No to nic, tylko szczęśliwie żyć tylko. Cieszę się każdym dniem, proszę Boga, że dziękuję mocno, że tak nam pozwolił tych lat doczekać i w takim jeszcze zdrowiu i takim może jeszcze ruchliwy, żywy. Ja też widać po tańcu, widać. W ogóle każdego dnia dużo jeździ na rowerze. Dużo. Chodzimy pieszo, ja na kijkach chodzę każdego dnia też. Sobie rowerkiem pojadę, na kijkach chodzę. Aktywne życie prowadzimy, nie tak, że siedzimy sobie. A jakby nie było, to już 75 wiosenek minęło. Skończył 75 lat. Ukłony wielkie. No. Także to ja 70, mąż 75. Wygląd naprawdę, macie 60-latków, może. Także co mogę, samych radosnych chwil w następnych latach. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim jubilatom za przybycie, wszystkim osobom z nimi towarzyszącym, które dzisiaj przybyły na ten zacny jubileusz. Spędziliśmy go w ciepłej, miłej, serdecznej, życzliwej atmosferze i życzę wszystkim jubilatom po raz kolejny zdrowia, wszelkiej pomyślności i myślę, że kolejni jubilaci będą też niebawem u nas gościć. I tego bym wszystkim życzył, aby też kolejne uroczystości jubileuszowe mijały w miłej, życzliwej, rodzinnej atmosferze. Życzę wszystkim zdrowia i wszystkiego co najlepsze. Dziękuję bardzo.